Dzisiaj taki mały poradnik, jak łowić grube wiosenne klenie. Ja nazywam się Lucjan Kula i zapraszam Was na film. Może zaczniemy od sprzętu. Sprzęt, jaki ja używam, to wędka typowo rzeczna 2,90 długości, 2 do 10 gram wyrzutu. Jest to taka typowo rzeczna, kleniowa wędka. Jest miękka, ponieważ jest to wędka akcji Moderate. Kołowrotek 2500 w zupełności wystarczy i do tego ja używam żyłki z tego względu, że lubię żyłka 0,16. Jeżeli ktoś zaczyna łowienie wiosennych kleni, polecam założyć trochę grubszą, na przykład 0,18 albo plecionka plus fluocarbon. O kurde. Dobrze, to może być bolo. Ale strzałby. Ja pierdzielę. Coś pięknego. Widzieliście? Bobler zszedł pod brzeg i piękny strzał. Klej. O Jezu, ogromny. Ja pierdzielę. Ogromny. Ogromny. Będzie dobre 50 cm. Piękna rybka. Piękna rybka. Gruba klucha. Ja pierniczę. Ale piękny klej. Piękny. Już. Czekaj. Ale gruby. Ale gruby są. Chodź, wypnęcie. Ale strzelił pięknie. Pięknie strzelił. Strasznie delikatnie biorą dzisiaj. Jest. Jest przepiękny klej. Przepiękny. Zrobimy zaraz kilka zdjęć. Na nich sobie posiedzi w wodzie. Ale pięknie. Tak jak Wam mówiłem, na wiosnę biorą mega grube kluchy. O, ten ma prawie 50 cm, 49 z kawałkiem. Piękny gruby kleń. Na woblerka wziął przy brzegu i wypuszczamy do wody.
Sprzęty, jakich używam na wiosenne klenie, to głównie woblery od 2 do 5 cm, obrotówki oraz sporadycznie gumy. Skupiam się głównie na woblerach, które schodzą do około metra głębokości i mają drobną, migotliwą pracę. Zalecałbym nie przejmowanie się wyższym stanem rzeki lub też bardziej trąconą wodą, bo takie czynniki właśnie działają na Waszą korzyść, ponieważ klenie są mniej ostrożne i według mnie bardziej intensywnie pobierają pokarm, więc jest to dobry czas, żeby wyskoczyć nad rzekę. Przy takiej wodzie, która jest lekko trącona i podniesiona, zawsze jest szansa na większą rybę niż gdy ta woda jest czysta. Siedzi. O kur. O, ładna ryba. O. Ładna ryba. Nie wiem co to, ale... Rybo było, ale nie wiem. O kurde. Grubo. Grubo. Kotwice ma trochę słabe. Ja pierdzielę. Ale ryba. 50, 51. O. Gruba klucha, zobaczcie, jaki grubas. O, taka 52 cm, ale gruby. Poszedł, pięknie. Jest. Metoda łowienia wiosennych kleni, jaką stosuję, to standardowe łowienie wachlarzem. Zaczynam rzucać na godzinę 12, natomiast ostatni rzut oddaję wzdłuż brzegu. Pamiętajmy, że woda jest jeszcze zimna, ryby są ospałe. Przynętę ściągamy bardzo powoli, od czasu do czasu zatrzymując ją w miejscu. Wtedy bardzo często zdarzają się brania. Wiosennych kleni szukam w głębokich rynnach, wolniejszych opaskach, w jakichś cofkach albo zakolach. Bardzo dobre są też dopływy różnych mniejszych rzek. Oraz głębokie dołki, które są wymyte za rzecznymi przeszkodami. Jeśli wiosna jest dość ciepła, klenie powinny się sporadycznie pojawiać na powierzchni, zdradzając swoją obecność. Jeśli zaś wiosna jest zimna, już nie będzie to takie łatwe, ponieważ będą żerować przy dnie. Kluczem do sukcesu wtedy jest obserwacja wody. Dodatkowo, jeśli na swoim łowisku macie wolną wodę głęboką i jeszcze wiszą nad nią gałęzie, to już możecie być pewni, że tam stoją na 100% klenie.
sąsiad. Ale fart, masakra. Ja pierniczę, dobrze, że nie obciął, masakra. Co sam koniuszek wziął na takiego wopka bonito. Ja pierniczę, ale szczęście, że nie przegryzł, masakra. Przy łowieniu wiosennych kleni i jazi trafiają się też przyłowy, tak jak ten szczupak przed chwilą. Dlatego na rzekach, na których są szczupaki, bo nie na wszystkich są, to trzeba się niestety z tym liczyć i trzeba uważać na zęby. Taki krokodyl z Wisłoka, 70 ponad centymetrów i dobra. Pamiętajcie, że branie wiosennego klenia to prawdziwa petarda, która potrafi wyrwać kija z ręki, połamania.